Hej, zapraszam Was dzisiaj na Hall Decor Home. Wiem, że dawno tego filmu u mnie nie było, także jeśli jesteście ciekawi, co też sobie nowego zakupiłam, to zapraszam do dalszej części. Pierwsze będą kulki, bo bez kulek tak naprawdę nie byłoby tego filmu. To są kulki, które ja nabyłam w Biedronce i zostały tylko w tym kolorze. Miałam je tutaj gdzieś powiesić, ale nie miałam takiej możliwości. I myślę, że bardzo wiele z Was te kulki widziało i pewnie też chciało nabyć. W Biedronkach niestety było ich mało sztuk, mi się udało, moja mama mi tutaj pomogła, udało mi się je nabyć za cenę 34,90. To nie były takie kolory właśnie, jakie ja chciałam, natomiast ważne, że mam. Takie oryginalne cotton ballsy właśnie kosztują w granicach no prawie 100 zł, chyba ponad 70 zł to na pewno. I wiem, że można w sumie zrobić te kulki samodzielnie, ale uważam, że prezentują się uroczo. Jakbym tutaj mogła sobie nawet przewiesić przez szyję, to by też wyglądało fajnie. Póki co na razie nie mam jeszcze gdzie ich umiejscowić, ale na pewno gdzieś tam w tle filmów właśnie będą te kuleczki sobie wisiały. Szczególnie kiedy już właśnie robi się troszeczkę zimniej, więc jest zimno, jest już jesień, więc na pewno będzie to klimatycznie wyglądało. One teraz są, słuchajcie, zapalone, ale nie widać tego, bo po prostu jest jeszcze w miarę jasno, więc naprawdę myślę, że uroczo wyglądają. I również taką rzeczą z Biedronki, która chyba cieszyła się bardzo dużą popularnością i myślę, że większość naprawdę z Was ma te rzeczy, są to kubki z Biedronki w takim właśnie, z takim motywem sweterkowym. Ja kupiłam sobie dwa kolory i łącznie kupiłam po 3 z każdego koloru, łącznie mam 6. To są takie kubeczki, bo Wy się pytaliście na Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Pytaliście się na Instagramie, czy to są takie wzorki jakby natłoczone ceramiczne, czy to są ubrane sweterki na te kubki. I ja odpowiadałam, ale jeśli tutaj jesteście ciekawi, to powiem Wam i to chyba myślę widać, że to są po prostu kubki ceramiczne. One już były myte kilkakrotnie w zmywarce, nic się złego z nimi nie dzieje, także myślę, że naprawdę są całkiem fajne i tutaj sztuka kosztowała 5, kosztowały sztuka kosztowała 5,99 zł, także naprawdę bardzo fajne są to kubeczki. Takim moim chyba ulubionym sklepem, i o tym Wy również wiecie, jest Pepco. Ja bardzo często w Pepco bywam i w Pepco szukam różnych rzeczy, bo naprawdę można dostać za niską cenę fajnej jakości, piękne rzeczy. I właśnie w Pepco kupiłam sobie taki słoiczek, który mam tutaj jeszcze nawet cenę, kosztował 9,99. Ma tutaj uroczą taką kokardeczkę z takim właśnie wzorem szydełkowym jakby. I serduszko, no wiadomo, te napisy Sweet Home, Home Sweet Home i Love, no to są takie troszeczkę już przereklamowane, już pewnie Was to nie ciekawi i ja na przykład jak coś takiego widzę, to już tak średnio do tego podchodzę, bo nie chciałabym mieć całego domu po prostu w tych napisach i każdy, co drugi dom właściwie ma tego typu ozdoby. Ale ten słoik mi bardzo, bardzo mi się spodobał, tutaj prawdopodobnie będę trzymała, będę trzymała tutaj tea lighty i myślę, że to będzie fajnie wyglądało i myślę sobie, że chyba będę go miała w sypialni. 9,90 uważam, że to jest cena całkiem fajna, one są takie fajne, pękate, duże, więc bardzo fajny ten właśnie słoiczek. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o Pepco, to zakupiłam sobie coś takiego. I to kosztowało mnie 3,99. Ja właśnie bardzo często sprawdzam takie różnego rodzaju gadżety właśnie kuchenne, kuchenno-jadalniowe, bo po prostu są bardzo ładne i jako, że u mnie kuchnia i jadalnia są właśnie w kolorze szaro-białym, to po prostu coś takiego stwierdziłam, że mi się przyda, więc to sobie całkiem niedawno właśnie zakupiłam. Jeśli chodzi o Pepco, ku mojemu zdziwieniu tak naprawdę nie mam tutaj już nic więcej, także to jest dla mnie samej szok, powiem szczerze. Teraz wiem, że są fajne rzeczy właśnie na święta, ale jeszcze nie miałam okazji osobiście właśnie być i coś, czegoś takiego widzieć. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz z Ikei, bo w Ikei, tak przyznam szczerze, nie kupuję zbyt często rzeczy ostatnimi czasy, ale coś takiego sobie zakupiłam, co wygląda niepozornie, to teraz jest akurat złożone. Natomiast jest to nic innego jak taki separator, takie drewienko, które utrzymuje nam na przykład jakieś tam podstawki, przykrywki garnków na przykład, czy jakieś tam tacki, czy jakieś tam różnego rodzaju krajelnice i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czemu ja powiedziałam krajelnice, deski do krojenia, krajelnice.
W każdym razie coś takiego naprawdę jest, powiem Wam szczerze, przydatne, ponieważ mi zawsze właśnie te przykrywki się walały wszędzie i po prostu był zawsze wielki nieporządek. Nawet jak się położyło na garnek tą przykrywkę, no to i tak miałam wrażenie, że po prostu później się gdzieś tam bajzel robił bałagan w tych szafkach, szufladach. Więc ja po prostu zakupiłam sobie coś takiego i to kosztowało w granicach, o ile się nie mylę, 25 zł, nie jestem pewna. Bardzo fajna, taka niby prosta rzecz, nic takiego wyszukanego, ale uważam, że bardzo praktyczna. I tu mam jeszcze dwie rzeczy. Mam nadzieję, że dwie rzeczy przyniosłam, tak? Mam dwie rzeczy z wakacji. Jak wiecie, byliśmy w naszej podróży poślubnej na Martynice, to jest wyspa karaibska i tam zakupiliśmy sobie kilka pamiątek, między innymi kupiliśmy sobie coś takiego. Jest to część jakby kokosa, na której zostały właśnie wytłoczone tutaj takie elementy i to można sobie na sznureczku powiesić gdzieś na przykład na ścianie. O. I myślę, że fajnie się to prezentuje. Ja lubię tego typu rzeczy, lubię takie rzeczy oryginalne, takie rzeczy, które są no, niespotykane, raczej nie do podrobienia. Nie lubię takich rzeczy, takich tandetnych, po prostu nie lubię takich tandetnych pamiątek. Jeśli jest coś takiego, właśnie lubię w drewnie rzeczy szczególnie. Jeśli jest coś takiego unikatowego, to wtedy bardzo mnie to chwyta za serce i z reguły coś takiego kupuję. I taką kolejną właśnie rzeczą była ta jaszczureczka, która jest zrobiona z drewna. I ona ma też tutaj napis właśnie tej wyspy i ona bardzo ładnie wygląda, jak tam leży u nas sobie na szafce, takiej niziutkiej właśnie do telewizora i ona tak jakby, wiecie, patrzy w ten telewizor razem z nami, więc bardzo mi się ta jaszczurka spodobała, bo właśnie tam na Karaibach było bardzo dużo jaszczurek, także to jest taki też bardzo się kojarzący gad właśnie z tą wyspą. I mam bardzo dużo rzeczy i właściwie... Nie wiem, czy od tego zacząć. Nie. Jeszcze pokażę Wam pościel. Pościel, którą zakupiłam w sumie przez Groupon. Moja siostra podesłała mi link, ponieważ ja szukałam właśnie pościeli właśnie w kolorach biało-czarnych. Powiem Wam szczerze, nie mogłam zbyt dużo znaleźć tego typu rzeczy właśnie w odcieniach biało-czarnych. My mamy sypialnię biało-czarną i taki był nasz plan od samego początku i teraz ja staram się trzymać tego, dlatego że jest dużo rzeczy, które są ładne, ale jednak zupełnie jakby nie pasują nam stylem i tak dalej. Tym bardziej, że nasz styl w ogóle w domu, w mieszkaniu jest taki bardziej nowoczesny, więc tego typu dodatki, na przykład gdybym miała tego dużo, no to wyglądałoby to nie za bardzo, dlatego że to po prostu nie pasuje. Za dużo jest nowoczesności w domu, więc to muszą być tylko jednostkowe jakieś tam rzeczy. Stąd też pościel chciałam, żeby była też bardziej taka, można powiedzieć, nowoczesna, a nie taka słodziachna. Pomimo, że mi się takie słodkie rzeczy, takie dziewczęce podobają, no to jednak mówię, nie wszystko po prostu nam pasuje. Z czego nie mam w sumie żadnego problemu, bo mi się też podobają takie właśnie nowoczesne, powiedzmy, wzory. Ale nie było to łatwe, żeby znaleźć tego typu właśnie pościel. No i siostra podesłała nam linka, dwustronna pościel, to jest 160 na 200, taką właśnie mamy nasze łóżko w sypialni. I ona jest tutaj dwustronna, jeszcze jej nie odpakowywałam, bo nie chciałam właśnie zrobić tego przed filmikiem, ale teraz to zrobię. Jest to bawełna satynowa i ona ma, tak jak tutaj widzieliście, właśnie te gwiazdeczki, a z drugiej strony ma taką kratę. Wow, ale tutaj się kurz teraz ulotnił. Tak ona wygląda i ma oczywiście też dwie poduszki, także mi się bardzo spodobała, muszę tylko ją wyprać i myślę, że będzie się pięknie prezentowała właśnie u nas w sypialni na łóżku. Powiem Wam, że widziałam w Isku przepiękne pościele i słyszałam, że one są bardzo ładne i też są różne kolorystycznie dobrane motywy. Także myślę, że jeszcze na pewno w przyszłości w Isku kupię sobie właśnie taką pościel, ponieważ ostatnimi czasy właśnie Isk mnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskakuje. Mam niesamowity asortyment i właśnie byłam ostatnio kupić sobie kilka rzeczy, bo od dawna szukałam właśnie takiej narzuty na łóżko, która byłaby większa od naszego łóżka, czyli mamy 160 na 200, więc tutaj musiałoby być to minimum 200 na 220 i znalazłam, słuchajcie, znalazłam. Co prawda może to nie jest do końca taki wzór, jak ja chciałam, ponieważ właśnie chciałam coś takiego, jak mam poduszkę, teraz jej akurat nie sięgnę, ale ona jest taka, poczekajcie, ja ją Wam pokażę, tą poduszkę, Wy ją pewnie kojarzycie.
to jest właśnie taka poduszka. Coś takiego szukałam, ale problem z tymi właśnie narzutami jest taki, że one często są po prostu małe, albo są maksymalnie 160 na przykład, albo są 130 na ileś tam, no i to niestety u mnie nie zdaje egzaminu, bo jest łóżko dużo większe. W związku z tym szukałam czegoś takiego na 200, na 220, no i znalazłam motyw takiej właśnie zaberki, no i mówię, to nie jest do końca też to, co ja tam chciałam, ale stwierdziłam później, że myślę, że będzie się to fajnie prezentowało. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że ta narzutka kosztowała w cenie pierwotnej 119 zł. I ja już jak ją zobaczyłam, to wiedziałam, że ją kupię, bo i tak jest to dobra cena, ponieważ to jest taki kocyk, cieplutki kocyk, ale on również jak drugą stroną, na lewą stronę go położymy, to mimo wszystko ten szef jest bardzo mało widoczny i może być dwustronnie traktowany. Nawet jak go tak wywiniemy w ten sposób, to też fajnie to wygląda. Więc taka zeberka i ze 119 zł właśnie była ta narzutka dostępna w Isku. I się okazało, słuchajcie, że można zapisać się do newslettera online właśnie na stronie Iska i uzyskać przez to 20-złotowy rabat, który obowiązuje tylko w sklepach, więc ja już mówię, o super, to w takim razie będę miała ją tam za stówkę. I powiem Wam, że miałam tak właśnie zrobić, ale okazało się w międzyczasie, że kiedy ja poszłam na te zakupy, to ta narzutka po prostu była przeceniona i ona kosztowała 45 zł. Także ja byłam w totalnym szoku, bo naprawdę ona mi się bardzo podobała i chciałam ją kupić, więc jeśli kupiłam ją za tyle pieniędzy mniej, no to naprawdę rewelacja i podoba mi się. Jeszcze mówię, jej nie kładłam, bo tylko czekałam na to, żeby Wam nagrać ten film, ale myślę, że idealnie się sprawdzi, myślę, że będzie naprawdę rewelacja. I tak jak mówię, w Isku przepiękne, przefantastyczne wręcz rzeczy były. Kuchnia moja szarobiała, też tutaj brakowało w niej takich akcentów właśnie szarobiałych, których na dobrą sprawę nie ma tak wcale dużo. Wydaje mi się, że jest więcej jakieś tam w brązie, w beżu, w czarno-białym, a w szarobiałym jakoś tak nie wiem, czy dopiero wchodzą. Znalazłam taką rękawicę, ona była na przecenie właśnie w Isku, kosztowała chyba 12,50. Rękawica taka, wiadomo, do gorących rzeczy, szarobiała, taka klasyczna, prosta, zakupiona, bardzo się cieszę. I kupiłam jeszcze do kompletu coś takiego, co możemy oczywiście użyć, tutaj akurat jest złączone, w momencie kiedy mamy coś gorącego, coś wyciągamy na przykład z piekarnika i to też chyba kosztowało w granicach do 15 zł, także no może nie aż tak strasznie tanio, aczkolwiek uważam, że cena taka jeszcze w miarę ok. Natomiast po prostu pasuje mi kolorystycznie, więc dlatego się na to skusiłam. Kupiliśmy jeszcze coś takiego. To są takie podstaweczki, kieliszki jakby do jajek. I ja w sumie tego tak naprawdę za bardzo nie chciałam kupić, ale już mi się to tak średnio podobało, ale mój mąż bardzo chciał. I powiem Wam, że dlatego kupiliśmy też więcej rzeczy w Isku, dlatego że mieliśmy właśnie te 20 zł, tego jakby kupon, ten kupon rabatowy do wykorzystania w momencie, kiedy wydamy, przeznaczymy 100 zł na zakupy, więc ta narzutka jakby nie wystarczyła, więc stwierdziliśmy, że to kupimy sobie jakieś tam rzeczy. I w sumie nie żałuję, bo jedynie tylko tego tak średnio to chciałam, ale nie żałuję, ponieważ znalazłam jeszcze przefantastyczną rzecz, która mi się bardzo spodobała. Nie będę Wam teraz tego tutaj składać, bo nie wiem, czy sobie z tym poradzę. Wygląda na proste, ale pewnie jakiś poziom skomplikowania jest. Więc są to dwa talerze i jest to po prostu patera. Patera, która fantastycznie też nam pięknie się wpasowuje właśnie w kuchnię i ja czegoś takiego szukałam, może nie zawzięcie, ale chciałam po prostu coś takiego sobie nabyć właśnie, bo nigdy nie miałam żadnej takiej normalnej patery na ciasta, a dość często gdzieś tam coś piekę, czy jak mamy gości, to po prostu ładnie to wygląda, można zawsze położyć nawet na górę owoce, więc uważam, że naprawdę było to fajne i to kosztowało tam 27 zł z groszami, więc uważam, że też cena całkiem ładna, całkiem dobra, całkiem ładna, więc super sprawa i w sumie przeznaczyliśmy na to wszystko chyba 119 zł, całe te zakupy właśnie w Isku nas kosztowały, przy zniżce niecałe 100, więc naprawdę uważam, że super. I co Wam jeszcze muszę powiedzieć, bo się zbliża okres świąteczny, polecam Wam serdecznie Iska właśnie dlatego, że są tam przefantastyczne ozdoby właśnie świąteczne. Ja byłam zauroczona, oczywiście to nie jest żaden w ogóle film sponsorowany, żebyście nie myślały, ale
Weszłam tam i dosłownie oniemiałam z zachwytu, bo były tak przepiękne Mikołaje, takie nie jakieś tandetne, tylko po prostu śliczne Mikołaje, jakieś takie ludziki na choinki, tylko wszystko jest niestety bardzo drogie, więc ja myślę, że jak będą przeceny te poświąteczne, to ja tam biegnę, od razu kupuję po prostu wszystko, jak coś zostanie, bo są naprawdę oryginalne ozdoby w Isku, także Wam polecam ten sklep i zobaczenie właśnie, jak wyglądają te ozdoby. I jeszcze chciałabym Wam pokazać w sumie na koniec, tak, bo to będzie ostatnia rzecz, świeczkę, bo kupiłam sobie świeczkę z Bath & Body Works i to jest w sumie pierwszy mój zakup takiej świeczki. Byłam w Warszawie na weekend i była taka promocja, że przy dwóch dużych świecach ta druga jest 50% tańsza, więc w sumie wyszło mi za tą świecę w granicach 67 zł, gdzie normalnie ona kosztuje 89 i nadal uważam, że to jest dużo, 67 zł. Powiem Wam, że ja przez kilka dni myślałam o tym, czy ją kupić, czy nie. Nie byłam też pewna, jaki zapach chciałabym kupić, więc Zastanawiałam, ale potem stwierdziłam, że okej, będzie to moja taka właśnie pamiątka z Warszawy i zakupiłam i myślę sobie, jeszcze jej nie paliłam, ale myślę sobie, że na długo mi posłuży i nie jestem jakąś fanką po prostu takich drogich świec, no niestety jest mi szkoda po prostu najzwyczajniej w świecie pieniędzy, ale pięknie ona pachnie, no trochę rekompensuje właśnie te wydane pieniądze, a wiecie, zapłaciłam kartą, więc tak naprawdę nie odczułam tego tak bardzo. Kupiłam koleżance właśnie, także mam taką świecę i ona jest taki, to jest bardzo taki delikatny zapach. To jest ta seria Paris Amour. Także taka świeczka. I to by było wszystko w sumie, bo miałam jeszcze do pokazania Wam matę, to jest taka mata antypoślizgowa, ale powiem Wam szczerze, nie wiem, nie jestem pewna, czy ja już nie pokazywałam. Tak mi się wydaje, że ją pokazywałam, ale jest to taka mata antypoślizgowa, którą można po prostu położyć gdzieś tam w szufladzie, można położyć na blacie na przykład i na przykład sztućce czy jakieś tam inne rzeczy po prostu nam się nie ślizgają i jakoś tak lepiej się też to myje, więc taka mata tutaj jest ile metrów? Kurczę, no naprawdę nie pamiętam, czy ja to Wam pokazywałam. Wydaje mi się, że tak, ale nie byłam pewna i wyciągnęłam 150 na 50 cm. Jeszcze tego nie zagospodarowałam, bo jakoś tak, nie wiem, gdzieś mi to umknęło. Także mam nadzieję, że moje zakupy Wam się podobały. Dajcie znać, co Wy ostatnio kupiliście i jakie sklepy polecacie właśnie z takimi, jak to się mówi, pierdółkami, bo ja bardzo lubię. I też słuchajcie, mam do Was prośbę, ponieważ szukam klosza takiego właśnie do sypialni. I coś takiego szukam w kolorze białym, czarnym albo czarno-białym, coś takiego też nowoczesnego, więc jeśli macie jakieś pomysły, jeśli może znacie jakiś sklep, w którym coś takiego ładnego można znaleźć, to napiszcie mi w komentarzu. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia Wam wszystkim i pozdrawiam. Pa, pa!